Cześć, witajcie kochani na kanale Marko Polska Piłka, ja jestem Marko, a to mój kanał Polska Piłka. Kochani, jak wiemy wczoraj odbył się mecz 1/16 Ligi Konferencji, gdzie Lech Poznań zmierzył się z Bodø Glimt norweskim. Mecz odbył się w Norwegii, jak wiemy, no i zakończył się on wynikiem 0-0. Nie był to jakiś specjalnie ekscytujący mecz, wbrew temu, co powiedział John van den Brom, czyli trener kolejorza. O ile dwa strzały przez 90 minut można uznać za wielki sukces, o tyle remis wydaje mi się należy oczywiście docenić, bo też na stadionie Bodø poległy takie kluby jak AS Roma i to przegrywając tam 6-1 i 2-1, AZ Alkmaar holenderski czy Celtic Glasgow, a więc firmy naprawdę dosyć klasowe, a jednak nie potrafiły sobie też poradzić, więc ten remis myślę, że nie jest złym wynikiem. Oczywiście gra nie była porywająca, jeżeli chodzi o drużynę z Poznańska. Remis rzecz jasna wywalczony w bólu, okraszony cierpieniem i na pewno niezbyt satysfakcjonujący dla kibiców popularnego u nas kolejorza. I przez blisko 90 minut ciężko się go oglądało. Jedną taką fajną sytuację miał Marchwiński, ale niestety ją zmarnował. Szczególnie w pierwszej połowie, od samego początku, to gospodarze narzucili swój styl gry i sunęli z jednym co chwilę z jakimiś atakami na drużynę poznańską. Na ich szczęście, bo do kilka razy niecelnie oddawali strzały. Jasne, że przewyższali gości kulturą gry i kiedy wydaje się, że dynamiką, pomysłami byli po prostu drużyną tutaj lepszy, lecz niewiele z tego oczywiście wynikało. Gorąco momentami było, ale Filip Bednarek w sumie nie miał jakichś bardzo trudnych interwencji. Może jedyną, gdy Gron Basek szukał szansy technicznym uderzeniu przy długim słupku. A tak o tyle Bodø robiło sporo szumu, ale niewiele z tego oczywiście wynikało do momentu oddania strzału. Po przerwie z każdą minutą Norwegowie gaśli i to już było widać, ale Hici czuli się coraz pewniej. Wiadomo, że poprawili oni organizację gry, lepiej wyglądali w środku pola. Plusik dla Johna van den Broma za wprowadzenie Filipa Marchwińskiego, tak, bo ta zmiana naprawdę, bo dzięki tej zmianie goście sprawili jakieś problemy gospodarzom. No i mówię, gdyby, szkoda, że tylko, że Filip nie wykorzystał tej sytuacji, którą miał, bo dzisiaj kolejorz byłby w bardzo dobrej sytuacji, mając przed sobą mecz rewanżowy i grając, wygrywając 1-0 z Bodø, na pewno ta sytuacja by była dla kolejorza bardziej lepsza niż przy wyniku 0-0, ale tak jak też twierdzę, to i tak doceńmy ten remis naprawdę, bo myślę, że przed rewanżem poznaniacy na własnym stadionie nie są bez szans. Myślę, że ten mecz w Poznaniu będzie zupełnie innym meczem, że tutaj Lech raczej będzie szukał bramki. Zresztą obydwie drużyny muszą zagrać inaczej i myślę, że Lech u siebie przy tym ogłuszającym dopingu, a na pewno wierzę w to, jestem przekonany, bo na Lecha przychodzi mnóstwo ludzi, więc tutaj na tym rewanżu też będzie
będzie na pewno sporo osób i na pewno zapełnią stadion kolejorza i przy tym ogłuszającym dopingu inna też będzie murawa, prawda, bo już nie będzie sztuczna, będzie normalna. Mam nadzieję, że kolejorz sobie tym razem u siebie poradzi z drużyną Bodo. Są ku temu przesłanki, także tu też pozytywy z tego meczu pierwszego to dobra gra w obronie. Bartek Salomon, Alan Czerwińskiego, to na pewno oni tutaj grali zupełnie nieźle. Nieźle się też według mnie prezentował Radosław Majewski i mam nadzieję, że tutaj, tak jak mówię, przy tym meczu rewanżowym naprawdę kolejorz jest w stanie osiągnąć naprawdę dobry wynik. No i tak, kochani, by to pozytywy, prawnie trudno podzielać optymizm Johna van den Broma, którego nieco poniosło na konferencji, mówiąc na przykład taki tekst, gdzie mówi, że obydwie drużyny chciały grać w piłkę. No nie zupełnie tak to wyglądało, przynajmniej jak się ten mecz oglądało, ale tak jak mówię, tutaj też widać było jednak, ta druga połowa już w wykonaniu Lecha była naprawdę, naprawdę lepsza. No i gospodarze gaśli. I to można to też zwrócić uwagę, że w meczach towarzyskich właśnie też grali tak bardzo nierówno. Albo grali dobrze pierwszą połowę, albo grali drugą połowę. Bo nawet wyniki, które osiągnęli w meczach towarzyskich przed spotkaniem z Lechem, mówią same za siebie. Ja, tak jak mówię, ja do tych meczy towarzyskich nie przywiązuję aż tak wielkiej wagi, jeżeli chodzi o wyniki, ale tam też można było zauważyć, że jednak Bodo momentami ich odcina im prąd. Ja myślę, że tutaj w Poznaniu Lech, jeżeli zagra, myślę, że zagra zupełnie inaczej. Na pewno nie wierzę w to, że Lech wyjdzie i rzuci się na Bodo. Myślę, że tak nie będzie, że tutaj trener będzie chciał na spokojnie, żeby Lech miał na pewno większe posiadanie piłki niż w tym spotkaniu, tak? Bo tutaj jednak to posiadanie piłki, strzały, wszystkie statystyki przemawiają za drużyną Bodo. Ale mówię u siebie, myślę, że Lech będzie starał się więcej tą piłkę posiadać, bardziej ją poszanuje, tak żeby zmęczyć trochę drużynę norweską. A czy jeżeli ma Lech awansować, to myślę, że czy i kibicom kolejorza, i ludziom takim jak ja, czyli postronnym kibicom, po prostu jest mi obojętne, czy bramkę Lech zdobędzie w trzeciej minucie, czy ją zdobędzie w 90, tak? Jeżeli, żeby tylko przeszli, bo to jest, byłoby to fajnie, przeszłaby drużyna dalej z Polski, nasza polska drużyna, która by nadal mogła walczyć, nadal zdobywać te punkty w rankingu. Uważam, że byłoby to właśnie dobre i dla naszej piłki oczywiście, tak. No i zawsze to by było coś pozytywnego i ta przygoda nie zakończyłaby się zaraz po fazie grupowej. I myślę, że Lech będzie u siebie groźniejszy. Może będą inne też zmiany personalne, może inni zawodnicy wybiegną od początku w Poznaniu na murawę. No zobaczymy. To wszystko nie będę gdybał, bo po prostu tego nie wiem. Tyle by było z mojej strony o tym meczu wczorajszym. I chciałbym Was też zaprosić oczywiście na mecze Ekstraklasy i mecze pierwszej ligi. Dzisiaj o godzinie 18:00 Cracovia gra z Mielecką Stalą na własnym boisku i Łódzki Widzew o 20:30 potyka się z Wrocławskim Śląskiem. Jak Cracovia Stal, jest mi ciężko powiedzieć, jak będzie ten mecz wyglądał. Tak, myślę, że Łodzianie w samym sercu Łodzi zrobią wszystko, aby zwyciężyć drużynę Śląska. Jest to tak według mnie taki faworyt. Widzew gra niezłą piłkę,
a myślę, że u siebie na pewno będzie starał się ten mecz wygrać. No i chciałbym Was też zaprosić na pierwszą ligę, gdzie dzisiaj GKS Tychy podejmie Bruk-Bet Nieciecza, a Puszcza Niepołomice zagra o godzinie 20.30 z Chorzowskim Ruchem. No tutaj nie wiem, ciężko też powiedzieć, jak to się potoczy. Oczywiście wyżej w tabeli jest Bruk-Bet, ale Tysze nie grają na przykład u siebie, więc wiadomo, różnie to może być. No i Puszcza Niepołomice gra z Ruchem. Ruch wyprzedził, jak wiemy, Puszczę, czyli gra wicelider z trzecią drużyną tabeli. To może być naprawdę fajny i ciekawy mecz w Niepołomicach. Na mój kanał zapraszam Was ponownie w niedzielę, gdzie, przepraszam, nie w niedzielę, w sobotę. W sobotę, ale to pewnie późnym wieczorkiem. Po meczach kończących, wtedy będę chciał podsumować mecze Ekstraklasy i podam wyniki też meczy z pierwszej ligi, z piątku i z soboty, ponieważ wydaje mi się, że ta formuła jest dla mnie łatwiejsza, jest prostsza, ponieważ jest tych meczy i tak sporo do omówienia. Bardziej tam omawiam jednak tą ekstraklasową część meczy, a wiadomo, nie daję rady oglądać wszystkiego. Niektóre są o tej samej porze, więc no, nie mam aż tylu monitorów, na których mógłbym obejrzeć każdy mecz. Zresztą wtedy się łatwo jest rozproszyć, a ja wolę się skupić, skoncentrować na tym, co oglądam. Tak, żeby Wam przekazać po prostu swoją opinię w miarę oczywiście rzetelnie. Wiadomo, nie każdy musi się z nią zgadzać. I kochani, to zapraszam Was, tak jak mówię, w niedzielę i tam sobie podsumuję, w sobotę nawet późnym wieczorkiem podsumuję mecze właśnie Ekstraklasy z piątku, z soboty, no a potem już w niedzielę lub w poniedziałek na podsumowanie meczów niedzielnych, no i tych poniedziałkowych, tak jak ostatnio. Bardzo dziękuję za suby. I jeszcze 4 odcinki i będzie 100. odcinek. Będę nagrywał, więc cieszę się. Myślę, że kanał, cieszę się też, że kanał zaczyna się troszeczkę rozwijać, że jest nas coraz więcej. No, chciałbym, żeby kiedyś było 100 subów, żebym miał 100 subskrybentów. Przepraszam, trudne słowo dla mnie. Ale na razie jeszcze mi trochę do tego brakuje. Ale cieszę się, że się rozwijamy i zapraszam Was też oczywiście jak najbardziej do komentowania, kochani, do wyrażania swojego zdania. Tak samo wyraźcie swoje zdanie, co myślicie o meczu Lecha z Bodo, tym wyjazdowym, i jak myślicie, jak Lech powinien zagrać lub jaki wynik przewidujecie w rewanżu pomiędzy tymi zespołami. Będzie to dla mnie też ważne. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zapraszam o dawanie łapek w górę, o suby i o komentarze. To jest zawsze takie motywujące do dalszych odcinków, do dalszego oczywiście nagrywania.